Witam wszystkich serdecznie na posiedzeniu Komisji do Spraw Społecznych Porządku Publicznego. Przeczytam może punkty przewidziane na posiedzeniu komisji. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, wydanie opinii w sprawach projektów uchwał objętych porządkiem obrad 15 sesji Rady Miasta Lubartów. Punkt czwarty, wolne wnioski. Punkt piąty, zamknięcie obrad. Zanim przegłosujemy porządek obrad, to jeszcze chciałabym przywitać gości w osobie pana Krzysztofa Paśnika, burmistrza miasta Lubartów, państwa Arkadiusza Kuśmierzaka, naczelnika Urzędu Miasta, Radosława Kicińskiego, naczelnika Urzędu Miasta, panią Magdę Urbaś, naczelnik Urzędu Miasta oraz panią dyrektor MOPS-u Marzenę Jedut. No i oczywiście naszą panią Kasię Grupę. Wracając do... Oczywiście mamy kworum, wszyscy są obecni, więc pod tym względem jest tak. Wracając do tematyki, czy ktoś z państwa jest za przyjęciem tego, czy ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany? Raz, jest. Pani przewodnicząca, jedno pytanie w kwestii formalnej. Czy przyjmujemy protokół z poprzedniego posiedzenia, bo nie widzę tego punktu? Nie. Nie przyjmujemy. Nie. Dziękuję bardzo. Czyli czy ktoś do planu uwagi ma? Jeśli nie ma, to przechodzimy do przegłosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. I w takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Wydanie opinii w sprawach projektów uchwał objętych porządkiem obrad 15 sesji Rady Miasta Lubartów. I teraz jako pierwsze punkt przedstawienie do sprzedaży nieruchomości gruntów niezabudowanych i prosimy o wprowadzenie pana Radosława Kicińskiego. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, w związku z faktem, iż do Urzędu Miasta zgłaszają się inwestorzy, nowi zainteresowani zainwestowaniem na terenie strefy gospodarczej i w okolicach strefy, zwracamy się do państwa radnych z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność gminy miasta Lubartów, położonych na ulicy Strefowej. Jest to 6 działek gruntu o powierzchni około 1,5 hektara. Działki te położone są w strefie oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako PS, czyli obszar produkcji i zaplecza technicznego. Jest to teren typowo przepraszam, produkcyjny, na którym można stawiać fabryki, hale, składy i tak dalej, i tak dalej. Jak pokazują ostatnie przetargi, przy sprzedaży tego typu nieruchomości możemy uzyskać na tym terenie nawet powyżej 70 zł z metra kwadratowego. Oczywiście oferta sprzedaży będzie skierowana tylko i wyłącznie do inwestorów. Będziemy się zabezpieczać różnymi zapisami w umowach, aby do zainwestowania doszło, aby powstały nowe miejsca pracy i dlatego prosimy o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę. Panie naczelniku, dwa krótkie pytania. Ten hektar 470 arów to jest w strefie strefowej, o tak, że tak powiem, prawda? O, dzięki. Proszę mi powiedzieć, czy znana jest nam cena za metr kwadratowy nieruchomości, którą będziecie sprzedawać, czy to jest jedna cena dla wszystkich 6 działek i czy mamy jakichś potencjalnych nabywców na te działki, jeżeli tak, czy to jest jeden nabywca, czy to jest kilku, czy dopiero to będzie w trakcie ogłoszenia i na spływania ofert konkursowych?
Jeżeli chodzi o cenę, to cena ostateczna czy cena wywoławcza, bo mówimy tutaj cały czas o formie, o sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, zwykle ustnego, bo to jest przetarg, który pozwala uzyskać najwyższą cenę sprzedaży. Także wycena jest tutaj dla pana burmistrza tak jakby takim minimum, który on może w przetargu wskazać. Zwykle oczywiście, żeby zmaksymalizować zyski, wskazuje się troszkę wyższą cenę niż ona jest wskazana przez rzeczoznawcę majątkowego w przetargu. Tutaj w tym wypadku wyższą. To, co wyceni rzeczoznawca majątkowy, czyli ta jednostkowa cena za metr kwadratowy, gdzie w przypadku ulicy Strefowej to jest między, ostatnie wyceny z ostatniego roku wskazują między 40 parę do 62 zł za metr kwadratowy netto. Przy operacie szacunkowym z wyceny zawsze mówimy o wartościach netto. Także przy tych górnych granicach uzyskujemy brutto 70 parę złotych, tak? Tak jak powiedziałem, więc to jest to minimum, ale oczywiście pan burmistrz może zdecydować, ogłaszając przetarg, a wcześniej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, żeby tą cenę podnieść. Także to jest pierwsze pytanie. Jeszcze mogę... Jeżeli tacy się pojawiają, to jakby jest to tylko taki zapalnik dla nas, dla pana burmistrza, że należy coś z tym zrobić, że należy ten przetarg ogłaszać. Natomiast tak jak mówię, jest to przetarg ustny, nieograniczony, więc mamy nadzieję, z uwagi na to, żeby uzyskać jak najwyższą cenę, jak najlepszą ofertę, że tych oferentów na przetargu będzie jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Uzupełnienie jeszcze informacji. Rozmawiamy w tej chwili z jednym przedsiębiorcą zainteresowanym zakupem konkretnie na tej strefie i być może na tych działkach, które dzisiaj państwo radni będą decydowali, i dwóch przedsiębiorcach około strefy. Ale szczegóły dopiero jak już będziemy jakieś konkrety mieli. Na razie to tylko rozmowa. Wiadomo, że rozmowy różnie się mogą zakończyć. Jasne. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Zanim przejdziemy do następnego punktu, witam panią skarbnik i pana Stępińskiego. Tak, jednogłośnie za. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną opinię. I przechodzimy do punktu następnego, a mianowicie wyrażenie opinii w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są części nieruchomości położone w Lubartowie, oznaczone jako części gruntu, działek gruntu numer 896/4 w obrębie 7 numer 33/5 w Lubartowie, oznaczone jako części, przepraszam, w obrębie 10, numer 62/5 w obrębie 11, numer 133/5 w obrębie 1 oraz numer 354/7 i numer 198/6 w obrębie 4. O wprowadzenie poprosimy pana Radosława Kicińskiego. Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Nord od 2016 roku jest dzierżawcą 6 lokalizacji w Lubartowie, na których ustawiło pojemniki na odzież używaną. Czyli jest to ostatnia, można powiedzieć, standardowa uchwała jaką przedkładamy państwu radnym.
Spółka wystąpiła do pana burmistrza o zawarcie kolejnej umowy również na okres 3 lat. Jeżeli chodzi o stawki czynszu, to wprowadzamy tutaj jednolite dla wszystkich dzierżawców pod te pojemniki 30 zł za jeden pojemnik miesięcznie, czyli następuje wszędzie ta podwyżka. Jeżeli chodzi o zaległości, to tutaj dzierżawca wywiązywał się ze swoich obowiązków, także na chwilę obecną współpraca układa się korzystnie. Oczywiście w nowych umowach, tak jak już na ostatnich komisjach wspominałem, zawieramy zapisy, które umożliwią nam skuteczniejsze dochodzenie od dzierżawców przestrzegania porządku w okolicach tych kontenerów, ponieważ docierały do nas niestety sygnały, że panuje tam nieraz dosyć spory nieporządek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Teodor Czubacki. Jedno pytanie standardowo. Rozumiem, że najemca wie o tych spodziewanych, przedstawionych przez Urząd Miasta podwyżkach już, czy dopiero to będzie dla niego jakaś tam nowa historia, czy już wie? Wcześniej zawsze rozmawiamy z dzierżawcami. Zresztą w przypadku tego przedsiębiorstwa Nord ta podwyżka będzie najmniejsza, ponieważ oni po ostatnich waloryzacjach mieli prawie 28 zł, z tego co pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o innych dzierżawców, no to tam podwyżki są 2-3-krotne, więc chcemy do pewnego tam poziomu, powiedzmy, dojść i go trzymać dla wszystkich dzierżawców, nie różnicując, bo wiadomo, to tak naprawdę jest sposób na zarabianie pieniędzy, a nie działalność charytatywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś głos? Nie widzę. W takim razie zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wyrażeniem pozytywnej opinii w sprawie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do lat 3? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną, jednogłośną opinię w sprawie projektu uchwał. Przechodzimy do punktu następnego. Ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. O wprowadzenie poproszę panią dyrektor Marzenę Jedut. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo. Przedstawiony państwu projekt uchwały dotyczy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zmiana ustawy o pomocy społecznej wprowadziła zmianę w ponoszeniu odpłatności dla osób, które są kierowane do schronisk. Od 4 października obowiązuje przepis, że osoby kierowane do schroniska, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, są zobowiązane do wnoszenia odpłatności. I tak osoby kierowane do schroniska są zobowiązane do ponoszenia do 30% odpłatności, natomiast do schroniska z usługami opiekuńczymi do 50%. Obowiązująca aktualnie uchwała była podjęta zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami i w tej obecnej uchwale do 100%, jeśli osoba posiada taki dochód, nie ponosi odpłatności. W związku z powyższym należy zaktualizować uchwałę i uchylić dwie poprzednie, tą przyznającą pierwszą i zmieniającą, i wprowadzić aktualną, która będzie uwzględniać obowiązujące przepisy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie? Bardzo proszę, Teodor Czubacki. Pani dyrektor, dwa pytania. Do których schronisk lub noclegowni są przewożeni mieszkańcy Lubartowa? To jest jedno moje pytanie, bo rozumiem, że w Lubartowie nie ma, więc podejrzewam, że w ościennych miastach są noclegownie i schroniska. To pierwsze. Drugie pytanie, bo powiedziała Pani, że do 30% ponosi koszt dana osoba. Zazwyczaj są to osoby, które no raczej trudno, żeby poniosły jakikolwiek koszt, więc jaka jest miesięczna odpłatność za pobyt w schronisku dla osoby takiej bezrobotnej ze strony miasta, ze strony miejskiego ośrodka? Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące, do jakich schronisk są osoby przewożone. Gmina miasta Lubartów ma podpisaną umowę na zapewnienie schronienia ze Stowarzyszeniem Monars. To jest schronisko dla osób bezdomnych Markot w Chełmie. Jest umowa zawarta dla trzech bezdomnych mężczyzn i dla jednej kobiety. Natomiast jeśli chodzi o noclegownię i ogrzewalnię, mamy podpisaną umowę ze Stowarzyszeniem Nadzieja w Lublinie. Jest to charytatywne stowarzyszenie niesienia pomocy osobom chorym uzależnionym od alkoholu. Odpowiadając na drugie pytanie, odnośnie odpłatności, że osoby, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego, ponoszą odpłatność w wysokości 30% swojego dochodu. Nie kosztu pobytu w schronisku, tylko swojego dochodu. Jeśli mają dochód powiedzmy 100 zł, no to 30% ponoszą, natomiast pozostałą kwotę ponosi ośrodek. No oczywiście są to pieniądze finansowane z gminy miasta Lubartów. Koszt dobowy wynosi pobytu w schronisku 23 zł. Doba, jedna doba, tak. Więc no, miesięcznie to około 700 zł. Natomiast jeśli chodzi o pobyt w noclegowni, to jest koszt 14 zł, w ogrzewalni 10 zł. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała jednogłośnie pozytywną opinię. Przechodzimy do punktu następnego, a mianowicie uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Mickiewicza w Lubartowie. O wprowadzenie poproszę pana Artura Kuśmierzaka. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. 31 stycznia 2019 roku została podjęta uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Lubartowskiego Ośrodka Kultury w Lubartowie, Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Mickiewicza w Lubartowie. Aby do tego doszło, szereg instytucji musiał wyrazić pozytywną opinię co do tego połączenia. I tak zostały wysłane pisma do Rady do Spraw Muzeum i Pamięci Narodowej, jak również do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Łopacińskiego w Lublinie, jak również do Krajowej Rady Bibliotecznej. W związku z tymi pismami otrzymaliśmy odpowiedzi negatywne dotyczące połączenia. Mamy taką odpowiedź negatywną z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Łopacińskiego. Ona jest tutaj szeroko argumentowana, dlaczego ta opinia jest negatywna. Między innymi przytoczę tutaj taki: Biblioteka, Dom Kultury i Muzeum to trzy odmienne instytucje pełniące różne zadania.
wymagające odpowiednich umiejętności, wykształcenia, godzin pracy. Wbrew pozorom trudno je połączyć w jeden sprawnie zarządzany organizm, godząc odrębne interesy każdej ze stron. No, uzasadnienie jest bardzo długie, nie będę go może w całości tutaj czytał. I mamy również tutaj decyzję Rady do spraw Muzeum i Miejsc Pamięci Narodowej. I przeczytam treść maila. Uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 listopada bieżącego roku odbyło się posiedzenie Rady Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, na którym omawiany był wniosek burmistrza miasta Lubartowa w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, Lubartowskiego Ośrodka, Muzeum oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Smyczka w Lubartowie. Rada zaopiniowała wniosek negatywnie. Oficjalną informację wraz z uchwałą Rady i uzasadnieniem otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Czyli tutaj mamy informację, że jest negatywnie, nie mamy jeszcze tutaj uzasadnienia, ono na ten dzień nie wpłynęło jeszcze do nas. W związku z tymi negatywnymi opiniami zasadne jest uchylenie uchwały. W związku z tym, że posiadając te negatywne opinie, na pewno tutaj minister nie wyrazi zgody na połączenie tychże naszych jednostek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej sprawie głos? Nie. Tak, pan Czubacki, proszę bardzo. Panie naczelniku, mam jedno pytanie. Bo rozumiem, że tutaj te uzasadnienia odnośnie tych trzech jednostek dotyczą połączenia ich w jedną instytucję. A gdyby zadać odwrotne pytanie, gdyby połączyć na przykład dwie instytucje ze sobą, a nie trzy, wtedy wyklucza nam to możliwość, czy... No bo tak, bo w tym momencie rozmawiamy o trzech instytucjach i odpowiedź jednej i drugiej, czyli Wojewódzkiej Biblioteki i Rady Spraw Muzeów, biorą pod uwagę trzy instytucje w jedną całość. A gdyby rozważyć możliwość połączenia dwóch instytucji, czy, no pytanie, czy taka sama odpowiedź by padła ze strony tych instytucji, czy nie, bo nie znamy odpowiedzi na to pytanie, prawda, w tym momencie. Tak, zgadza się. Będziemy pracowali nad takimi rozwiązaniami, aby opinia była pozytywna, aby tak przedstawić tutaj to, zaproponować to połączenie, żeby tutaj wcześniej sprawdzimy sondażowo, dowiemy się, poszukamy rozwiązań takich, które nam pozwolą połączyć, ale nie w taki sposób, jak to zostało podjęte w uchwale tych trzech jednostek. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinię w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury, Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Mickiewicza. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, czyli stwierdzam, że komisja wydała pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego, a mianowicie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych miasta Lubartów. Bardzo proszę o wprowadzenie, pan Radosław Stępiński. Dzień dobry, Szanowni Państwo. W związku z tym, że zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o wspieraniu usług, rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziły zmiany postanowień ustawy o drogach publicznych, które obniżyły maksymalne stawki za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Rada Miasta jest zobowiązana do zmiany uchwały, która określa wysokość stawek opłaty za 1 m² zajęcia pasa drogowego dróg gminnych miasta Lubartów. Mamy na to czas 3 miesiące od wejścia w życie zmian, to jest do 25 stycznia 2020 roku. Określone tu zostały stawki maksymalne, jakie może uchwalić Rada Miasta z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. I tak w odniesieniu do 1 m² zajęcia pasa drogowego jest to 20 groszy. Jest to stawka maksymalna,
czyli w naszym przypadku, gdzie dzisiaj mamy niewydzieloną tą część telekomunikacyjną, tylko mówimy o wszystkich urządzeniach, które umieszczamy i zajmujemy pas, czyli wydzielamy jakąś część pasa drogowego. Nie mówimy tu o umieszczeniu, tylko o wygrodzeniu pasa drogowego, żeby móc wykonać jakąś sieć. To stawka ta, która dzisiaj określona jest na 2 zł, nie może przekroczyć od 25 stycznia 20 groszy. To samo mówi się, jeżeli chodzi o rzut poziomy obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej. To jest nowa rzecz, słowo obiekty. Tutaj chodzi o to wszystko, co nie jest jakimiś urządzeniami, tylko, czyli nie sieci, nie jakieś centrale, tylko na przykład słupy telekomunikacyjne. Tak? W związku z tym proponujemy w paragrafie 2 punkt 4 dodanie punktu, który brzmi następująco, że w odniesieniu do urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej za zajęcie 1 metra kwadratowego powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa, i tu jest odniesienie się do jakich zajęć, o jakie zajęcie chodzi, stawka wynosi 20 groszy. Następnie w paragrafie 4 punkt 3, przerzut poziomu obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej, i tutaj również jest stawka 20 groszy. Przypomnę, że to są stawki maksymalne, nie mogą one zostać uchwalone większe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto chciał z Państwa zabrać głos? Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych miasta Lubartowa, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała jednogłośnie pozytywną opinię w wyżej wymienionej sprawie. Przechodzimy do punktu następnego. W sprawie projektu uchwały w sprawie Urzędu Miasta Lubartowa w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwa domowe gminy miasta Lubartów. O wprowadzenie poproszę pana Radosława Stępińskiego. Więc tak jak państwo pewnie pamiętacie, niedawno, bodajże w sierpniu, była przyjmowana uchwała dotycząca dopłat do cen wody i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwa domowe gminy miasta Lubartów. Ta uchwała została podjęta do 31, te dopłaty w związku z podjętą uchwałą będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2019 roku. W związku z tym, że ta uchwała wygaśnie, proponujemy podjęcie nowej uchwały na rok 2020, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku. Stawki opłaty będą wynosiły 8 groszy do metra sześciennego, 8 groszy brutto do metra sześciennego wody i 20 zł do metra sześciennego, jeżeli chodzi o ścieki. 20, nie powiem. Oj, groszy, oczywiście, przepraszam. Tak. Dziękujemy bardzo. Otwieram dyskusję. Teodor Czubacki. Panie Naczelniku, jedno pytanie. Czy w latach ubiegłych, chodzi tutaj przede wszystkim o ten rok 2019, który nam się kończy, to dofinansowanie do ścieków było na tym samym poziomie, czy większym, mniejszym? W tym roku na podstawie tej ostatniej uchwały to są dokładnie te same wielkości. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, w sprawie ustalenia dopłat do ceny wody i ścieków dla grupy odbiorców gospodarstwa domowe gminy miasto Lubartów, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie do projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego.
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lubartu w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji. Bardzo proszę o wprowadzenie panią naczelnik Magdalenę Urbaś. Raz. Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, grupa mieszkańców gminy posiadająca czynne prawo wyborcze do danej rady gminy może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W naszej gminie, która liczy powyżej 200 tysięcy mieszkańców, ta liczba mieszkańców to co najmniej 300 osób. Projekt uchwały zgłoszony w ramach takiej inicjatywy uchwałodawczej zostaje poddany pod obrady Rady Miasta. Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej jest zobowiązany wskazać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac Rady. Obowiązujący do tej pory statut miasta Lubartów określał zasady występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, tym samym dawał możliwość większego uczestnictwa mieszkańców w życiu miasta. Jednakże nowelizacja ustawy nałożyła na rady gmin obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać w składane projekty uchwał. W przedłożonym projekcie uchwały wyżej wymienione zasady zostały określone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę, Teodor Czubacki. Pani naczelnik, pytanie, czy tylko ta zmiana odnośnie ilości osób w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej jest jedyną zmianą, czy jeszcze są jakieś zmiany? Bo z tego co pamiętam, w poprzedniej uchwale, mając na szali dwie uchwały, prawda, tam podejrzewam, z tego co pamiętam, było 200 albo 220 osób, które mają prawo wyborcze i mogą składać podpisy pod obywatelską uchwałą. Czy jeszcze jakieś zmiany są w tej uchwale, czy tylko ta ilość osób składających podpisy? To znaczy, panie radny, artykuł 41a ustawy o samorządzie gminnym obliguje rady gmin do stworzenia odrębnej uchwały w sprawie zasad tej inicjatyw obywatelskich i oprócz tej liczby mieszkańców, która teraz wynosi 300 osób, ta uchwała, jak wspomniałam, musi określać zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i wymogi formalne, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Do tej pory w statucie wskazana była tylko liczba osób, które mogą wnieść tą inicjatywę uchwałodawczą, a pozostałych tych zasad nie było. Także no tutaj po prostu uchwała musi zostać podjęta, bo artykuł 41a ustawy o samorządzie gminnym mówi, że Rada Gminy taką uchwałę musi podjąć. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Dziękuję. Zamykam w takim razie dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie do projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego. Wydania opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie statutu miasta Lubartów i też poprosimy o wprowadzenie panią Magdalenę Urbaś. Statutu? Oczywiście. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej nakłada na nas, na Rady Gmin, obowiązek utworzenia tekstu jednolitego w ciągu roku czasu od zmiany tekstu pierwotnego aktu prawnego.
Podczas tworzenia tego tekstu jednolitego wyszło szereg takich nieprawidłowości, można powiedzieć uchybień, które uniemożliwiały nam utworzenie tekstu jednolitego na podstawie obowiązującego statutu, który został zmieniony uchwałą z dnia 23 listopada 2018 roku. Ponadto na tle rozstrzygnięć organów nadzoru niektóre zapisy dotychczasowego statutu stały się nieaktualne lub zbędne. W związku z powyższym został opracowany, tak jak tutaj pan radny zauważył, nowy statut, który został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Zmiany, może wskażę, jakie w mojej ocenie zmiany zostały wprowadzone, które zasługują na uwagę. W paragrafie 54 została zmieniona zasada, że opiniowanie uchwał będzie dokonywane tylko przez komisje merytoryczne. Kolejną zmianą to jest zmiana dotycząca protokołu z posiedzeń sesji i komisji, które do tej pory dokładnie odzwierciedlały słowo w słowo wypowiedziane słowa podczas komisji. Tutaj propozycja jest taka, żeby to było protokół z posiedzeń komisji i sesji, to były streszczenia w wersji papierowej. Natomiast załącznikiem do tego protokołu będzie nagranie z posiedzeń sesji i komisji. Kolejna propozycja zmiany to jest zawiadomienie o sesji w formie elektronicznej lub na wniosek radnego na piśmie, ale to oczywiście do państwa będzie należało, czy państwo chcą w wersji papierowej czy elektronicznej materiały i zawiadomienia. No i tutaj takie, można powiedzieć, techniczne rzeczy, głosowanie bez podniesienia ręki. Ustawa o samorządzie gminnym nakazuje nam głosowanie imienne, także tutaj państwo głosują za pomocą tabletu, także już nie będzie podnoszenia tej ręki i jeszcze zasady udostępniania informacji publicznej zostały tutaj troszkę zmienione, no z uwagi na to, że mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej i to ona precyzuje, w jaki sposób te dokumenty należy udostępniać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos w dyskusji, Teodor Czubacki, proszę bardzo. Przepraszam. Akurat w mojej powiedzi będę się posiłkował tym paragrafem 54, o którym usłyszałem. Tak. I wreszcie komisje budżetowe, komisje, które na przykład nasza komisja spraw społecznych będą się zajmować sprawami społecznymi, a komisje budowlana czy drogowa będą się zajmowały rzeczami, które tak naprawdę powinny się tym zajmować, a nie odwrotnie, bo w tym momencie, tak przynajmniej do tej pory było, zajmowaliśmy się wszystkim, czym możemy, a teraz może w końcu to będzie usystematyzowane w związku z tym nowym statutem miasta i to jest chyba dobre rozwiązanie, idziemy chyba w dobrą stronę. Mam nadzieję, że w końcu ten tekst jednolity będzie nam tutaj służył nie przez 4 lata, a wiele, wiele lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie statutu miasta Lubartów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną jednogłośnie opinię do projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego. A mianowicie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie na rok 2019 i mamy następny punkt, który dotyczy
wieloletniej prognozy finansowej. Czy my moglibyśmy te dwa punkty poprosić? Nie, nie, to troszeczkę nie tak. Na rok 2019 mamy tylko zmianę uchwały budżetowej, natomiast później będzie wieloletnia prognoza i budżet na rok 2020. Aha, to tutaj mamy trochę inaczej w planie napisane, ale my możemy połączyć któreś punkty, żeby pani mogła... Następne dwa będziemy łączyć. Dobrze, rozumiem. Czyli teraz omawiamy tylko zmiany, dobrze, zmiany w budżecie na 2019, o wprowadzenie poproszę panią skarbnik Lucynę Biskup. Szanowni Państwo, zmiany w budżecie na rok 2019, które otrzymaliście 6 grudnia, już troszeczkę się zdezaktualizowały, ponieważ otrzymaliśmy środki na wypłatę świadczenia 500+ wraz z pismem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, aby niezwłocznie dokonać wypłaty tychże świadczeń świadczeniobiorcom. W związku z powyższym pomiędzy uchwałą, którą Państwo podejmiecie, a projektem, który żeście Państwo otrzymali, zajdą zmiany, ponieważ pan burmistrz zarządzeniem z dnia dzisiejszego wprowadził do budżetu środki w wysokości 1 706 216 zł i 54 grosze, z czego 1 686 854 zł to są środki na wypłatę świadczenia 500+ i 19 362 zł i 54 grosze to są środki dla przedsiębiorców za dokształcanie młodocianych pracowników. W związku z powyższym pan burmistrz wprowadził do budżetu kwotę 1 706 216 zł i 54 grosze, tak jak już powiedziałam, a w związku z tym zmienią się wartości wpisane w projekcie uchwały przygotowanym na 23 grudnia. Ponadto dzisiaj otrzymaliśmy jeszcze z Ministerstwa Finansów pismo przyznające nam dodatkowe środki na zwiększenie dochodów gmin i są to środki uzupełniające subwencję ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymaliśmy kwotę 197 974 zł. W związku z powyższym dokonałam zmian już w tym projekcie uchwały, którą Państwo otrzymaliście i dzisiaj pozwoliłam sobie, jeszcze pan burmistrz nie podpisał, więc tylko tak, żeby Państwu było łatwiej procedować. Otrzymaliście Państwo autopoprawkę tego projektu, która zawiera wszystkie dane po zmianach dokonanych i przez pana burmistrza w formie zarządzenia i wprowadzających to subwencje. I tak proszę państwa, tak jak mieliście w uzasadnieniu, zmniejszamy dochody majątkowe i wydatki majątkowe w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 000 000 zł i są to środki, które miasto miało pozyskać na termomodernizację i pozyskało na termomodernizację budynku przy ulicy Reja. W związku z faktem, iż zadanie to nie będzie realizowane, bo już nie ma możliwości, żeby je realizować w roku bieżącym, zostało ono przeniesione do realizacji na rok 2020 i środki te macie państwo w projekcie budżetu na rok przyszły, więc po stronie dochodów i wydatków tą kwotę, którą mieliśmy otrzymać środków zewnętrznych. Kolejna zmiana dotyczy przeniesień dochodów pomiędzy paragrafami w dziale 926 kultura fizyczna i tyle było, jeśli chodzi o dochody dotychczas, natomiast po stronie wydatkowej zmniejszamy ponad 1 000 000 zł jeszcze wydatki o kwoty majątkowe o kwotę 1 207 000, z czego w dziale transport i łączność, czyli w dziale 600, zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę 687 000, z czego zmniejszamy dotację dla powiatu o kwotę 189 000 i kwotę taką przenosimy do budżetu roku przyszłego. W związku z faktem, iż starostwo nie zdołało wykonać tego zadania w roku bieżącym, zwróciło się do pana burmistrza z prośbą, aby środki te przenieść do budżetu roku następnego, natomiast w roku bieżącym zapłacimy tylko 50% wydatków, które starostwo poniosło na przygotowanie dokumentacji. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków również w dziale 600 o 150 000 zł i chodzi tu o wydatki przeznaczone w budżecie na budowę kładki dla pieszych, ponieważ środki te nie będą w roku bieżącym wydatkowane na to zadania. Kolejne zadanie ulegające zmniejszeniu, czy to zadanie wpisane pod nazwą rewitalizacja przestrzeni miejskiej. Tutaj mieliśmy zabezpieczony udział własny w razie gdybyśmy mogli pozyskać środki na budowę dróg miejskich. Zadanie to również w tym roku nie będzie realizowane, w związku z tym zdejmujemy je z planu. A dlaczego zdejmujemy te zadania? Proszę Państwa, dlatego, żeby zabezpieczyć prawidłowość funkcjonowania jednostek oświatowych i możliwość wypłaty wynagrodzeń wszystkim pracownikom
naszych jednostek oświatowych, bo mieliśmy niedoszacowane środki z racji tego też chociażby, że od 1 stycznia wzrosły wynagrodzenia o 5% dla nauczycieli i o ile te były przewidywane, o tyle wzrost wynagrodzeń o 10% od miesiąca września nie był przewidziany w budżecie. Kolejna zmiana dotyczy również zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dziale 700, też pod tym kątem, o 70 tysięcy złotych, a kolejna zmiana to w dziale 900 gospodarka komunalna. Tutaj zmniejszamy środki na budowę, na termomodernizację ulicy, budynku przy ulicy Reja o kwotę 450 tysięcy. To są już tylko te środki, które miasto wyłożyć miało na to zadanie jako środki własne. I o tą kwotę, o którą zmniejszyliśmy wydatki na inwestycje, zwiększamy wydatki oświatowe, czyli o kwotę 1 207 tysięcy złotych zwiększamy wydatki na wynagrodzenia i pochodne o wynagrodzeń w oświacie. W związku z faktem, że dzisiaj otrzymaliśmy tą subwencję, o której mówiłam przed chwilą, 197 974 zł, w formie autopoprawki pana burmistrza należy je wprowadzić po stronie dochodów w dziale 758, rozdział 758.02 i tak jak mówiłam, są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, środki na uzupełnienie dochodów gmin, a po stronie wydatkowej również w dziale 801, czyli oświata i wychowanie, i tutaj też przekażemy je do naszych jednostek celem zapłaty wszystkich zobowiązań wynikających z działalności roku bieżącego. I po tych wszystkich zmianach, o których teraz powiedziałam, dochody budżetu miasta i tam mieliście pierwotnie państwo w paragrafie pierwszym, że zmniejszamy dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 000 000 zł, teraz ta kwota się zmniejszyła do kwoty 802 026 zł poprzez wprowadzenie tej subwencji. I po tych wszystkich zmianach dochody budżetu wyniosą 114 478 397 zł i 38 groszy, a wydatki to kwota 122 389 997 zł i 38 groszy. To by było wszystko, jeśli chodzi o zmiany w budżecie na rok bieżący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego. Rozumiem, że teraz możemy te dwa punkty jednocześnie omówić, a mianowicie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2020. I tutaj poprosimy o wprowadzenie panią skarbnik Lucynę Biskup. Szanowni państwo, tutaj akurat nic się póki co nie zmieniło, więc możemy bazować na materiałach, które państwo otrzymaliście. I tak zaczniemy od wieloletniej prognozy finansowej i od załącznika numer 2, tak jakby troszeczkę od tyłu. W załączniku tym, jak państwo wiecie, wpisujemy zadania, przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. Czyli wszystkie zadania, które będą realizowane w roku 2020 i w latach następnych. I tu macie państwo wpisane w pozycji 1.1.1.1 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, w kolejnej pozycji energetyczny Lubartów. To są zadania, które były realizowane przez miasto w latach minionych, a teraz tutaj tylko zabezpieczamy środki na trwałość tego projektu. Trwałość się już kończy dla niektórych projektów, także to są ostatnie pieniążki, które wydamy na realizację tych zadań. Kolejne zadania to jest 5000 zł modernizacja oświetlenia ulicznego, to są wydatki bieżące, bo dalej w drugiej części mamy wypisane wydatki inwestycyjne na energetyczny Lubartów i na rok 2020 na realizację tego zadania przeznaczamy 1 2 515 zł. Natomiast całe zadanie to kwota 6 961 500 zł i realizowane będzie w latach
do roku 2021. Kolejne zadanie, modernizacja oświetlenia ulicznego, to również zadanie na, rozłożone na okres 2 lat, czyli rok 2020-2021. Wartość całego zadania to kwota 1 495 000, wydatki roku 2020 to kwota 100 tysięcy złotych. Kolejne zadania to zadania budowa ulicy Wschodniej. Tutaj, proszę Państwa, planujemy na to zadanie wydać środki w wysokości 20 568 140 złotych, ale w roku 2020 zadanie to nie będzie realizowane. Zostało wpisane w wieloletniej prognozie finansowej jako zadanie do realizacji w latach 2021-2024. Kolejne zadanie, budowa kompleksu sportowego, to zadanie jest realizowane do roku 2014 i ma być ukończone w roku 2023. Również na rok 2020 nie przewidujemy środków na realizację tego zadania, a będzie ono realizowane w latach następnych w przypadku pozyskania przez miasto środków zewnętrznych. Tyle jeśli chodzi o załącznik numer 2 do wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik numer 1 natomiast, proszę Państwa, jest to w pierwszym wierszu macie Państwo pokazany plan według stanu na 30 września roku bieżącego. Kolejny wiersz, czyli rok 2020. Tutaj wpisane są wszystkie wartości, które wynikają z budżetu przedstawionego Państwu w formie uchwały budżetowej. Tylko pewnie Państwo analizowaliście, że wszystko to, wszystkie te wartości, które są zapisane w budżecie, zapisane są również w wieloletniej prognozie finansowej w wierszu dotyczącym roku 2020. Kolejne lata to już takie przemnażanie przez jakieś tam wskaźniki poszczególnych wydatków. Wartością, która się nie zmienia, jest wartość wpisana w pozycji spłaty kredytów i zadłużenie miasta. Wszystkie inne wartości mogą ulegać zmianie w ciągu roku. I nie są to wartości, na których po prostu będziemy pracować, uchwalając budżet na rok 2020. Tyle jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, natomiast jeśli chodzi o budżet na rok 2020. Otrzymaliście Państwo obszerne wyjaśnienia dotyczące planowanych dochodów i planowanych wydatków, jak również tabelaryczne zestawienia. Ja nie wiem, czy omawiać Państwu według działów gospodarki wszystkie dochody i wydatki, czy tak pokrótce, bo mówię, możecie się Państwo skupić na tabelkach, które zestawiają te dane. Ale tak pokrótce, planowane na rok 2020 dochody stanowią kwotę 119 439 808 zł, przy czym planowane dochody bieżące to kwota 95 881 784 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 23 558 024 zł. Wydatki na dochody na zadania zlecone, jak i wydatki, to kwota 27 306 971 zł. Zestawienie dochodów według działów przedstawia załącznik numer 1 i tak, proszę Państwa, w dziale 600 wydatki bieżące będą dochody bieżące będą stanowiły kwotę 658 850 zł. Dochody z gospodarki mieszkaniowej, ale mówię tu o dochodach bieżących, to kwota 1 633 000 zł. Z działalności usługowej, to inaczej mówiąc, dochody z cmentarza, to kwota 250 000 zł. Administracja to kwota 7050 zł, jest to za wynajem pomieszczeń. Dział 756, dochody od osób prawnych i fizycznych, tak zwane dochody z podatków i opłat. To duża pozycja w budżecie, bo 39 625 132 zł. I tutaj w dziale 756, jeśli Państwo analizujecie, tam po kolei są wpisane paragrafy i nazwy podatków i kwoty, jakie będziemy osiągać z każdego z nich.
nich. Kolejny dział 758 to różne rozliczenia i tutaj mamy wpisaną subwencję na rok 2020. Jest to kwota 22 839 121 zł. Dochody oświatowe w dziale oświata i wychowanie to kwota 1 159 000. Kolejne 852 pomoc społeczna. Dochody bieżące to kwota 1 907 179 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza, tutaj nie mamy nic na chwilę obecną. Dział 855 rodzina, dochody bieżące, przy czym dochody własne to kwota 99 774 zł. Dział 900 gospodarka komunalna to dochody rzędu 148 572 zł, kultura fizyczna 247 tysięcy. Dochody majątkowe, czyli pozyskane z różnych źródeł zewnętrznych w dziale 600 to kwota 13 146 706 zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa to głównie ze sprzedaży majątku to kwota 4 519 500 zł. W dziale 900 dochody pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota 5 841 818 zł, a w dziale kultura fizyczna i sport to kwota 50 tysięcy zł. Dochody na zadania zlecone, tak jak Państwu powiedziałam wcześniej, to kwota 27 306 971 zł, przy czym na administrację otrzymamy kwotę 275 101 zł. Na uzupełnienie spisu wyborców to kwota niezmienna od lat 4470 zł. Ochrona zdrowia 1200 zł, pomoc społeczna 240 000 zł. I największe dochody w dziale rodzina, bo to kwota 26 786 zł, przy czym na świadczenia rodzinne to kwota 5 325 200 zł, a na wypłatę świadczenia 500+ to kwota 21 461 000 zł. Tyle jeśli chodzi o dochody, natomiast wydatki budżetu. Wydatki budżetu to kwota. To kwota 128 067 657 zł i tak jak dochody, tak wydatki zostały zestawione w tabeli numer 2, będącej załącznikiem. I tutaj macie Państwo w pierwszej części rodzaj zadania porozumienia z JST. Wpisaliśmy kwotę 191 513 zł, czyli jest to ta kwota, która nam pozostanie do przekazania dla Starostwa Powiatowego po wykonaniu przez nich zadania pod nazwą budowa chodnika przy ulicy Kopernika. W drugiej części rodzaj zadania, zadania własne. Tutaj macie Państwo, nie wiem czy czytać Państwu te działy gospodarki narodowej, czy Państwo? Nie, nie trzeba. W takim razie powiem tylko, że wydatki na zadania bieżące stanowią w budżecie kwotę 95 514 850 zł. Zadania własne to kwota 68 207 879 zł. Zadania zlecone to kwota 27 306 971 zł. I wydatki na inwestycje, czyli wydatki majątkowe to kwota 32 552 870 zł. Wydatki na zadania inwestycyjne zostały zestawione, macie Państwo dwa kolejne załączniki, czyli załącznik numer 5, w którym mamy wydatki na zadania realizowane ze środków własnych. I jest to, tych zadań realizowanych ze środków własnych w załączniku numer 5 mamy na kwotę 4 556 513 zł. Natomiast w załączniku numer 6 wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące. W części pierwszej mamy wydatki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych i tutaj zapisaliśmy kwotę 27 996 294 zł. Przy czym z budżetu
budżetu miasta będzie to kwota 11 688 672 zł. Środki z budżetu państwa to kwota 97 157 000, a środki Unii Europejskiej to kwota 16 210 465 zł. W załączniku numer 4 jeszcze do budżetu macie Państwo zestawienie wszystkich dotacji, które miasto wypłaci, czy to podmiotom, czy instytucjom kultury, czy też stowarzyszeniom. Natomiast jeśli chodzi o wynik wykonania budżetu, przychody miasta będą stanowiły kwotę 13 34 249 zł, w tym wolne środki, czyli środki, które pozostaną na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia, to kwota 4 534 249 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek przy założeniu, że wszystkie zadania inwestycyjne będą się realizowały planowo, to kwota 8 500 000. W roku 2020 miasto planuje spłacić kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach minionych na kwotę 4 406 400 zł. Budżet miasta, planowany budżet miasta roku 2020 zamknie się deficytem w wysokości 8 627 849 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 8,5 miliona i wolnymi środkami w wysokości 127 849 zł. I to by było chyba tyle pokrótce, jeśli chodzi o budżet. Gospodarka pozabudżetowa jest to gospodarka, którą prowadzą wszystkie nasze jednostki oświatowe. I tutaj, proszę Państwa, wszystkie nasze jednostki oświatowe planują pozyskać środki w wysokości łącznej 2 milionów 95 tysięcy i 16 zł. I takie same wydatki planują poczynić w roku 2020. Zestawienie dla poszczególnych jednostek oświatowych wysokości tych kwot zawiera tabela numer 7. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Głos w dyskusji zabierze Teodor Czubacki. Pani skarbnik, ja odniosę się do wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Nie wiem, czy Pani akurat będzie odpowiadała na to pytanie. Natomiast w jednej i w drugiej dziale wydatki bieżące jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie i w majątkowych również na lata 2020-2021. W latach 2020 przeznaczamy w bieżących 5 tysięcy złotych, w majątkowych 100 tysięcy złotych, a w 2021 prawie 1 395 000. Na co będą przeznaczone te kwoty, bo rozumiem, że to będzie wkład własny przy aplikowaniu składania wniosków na środki zewnętrzne, czy na jakieś inne cele? Sekundeczkę, gdzieś tam mamy opisane, bo ja... Pięć tysięcy złotych to może być zlecenie, komuś jakieś zadanie zlecone, wypłacenie jakiegoś wynagrodzenia, dlatego musimy w każdym projekcie wydzielić to z wydatków majątkowych, bo jest to po prostu wydatek bieżący. Natomiast tak, ta kwota 100 tysięcy złotych to jest wkład własny, żeby móc aplikować o środki, musimy mieć w budżecie danego roku wpisane środki własne, chociaż w tak niewielkiej kwocie, żeby na rok 2021. Bo to zadanie docelowo będzie realizowane w 2021, ale żeby mogło być realizowane w 2021, po prostu musimy czynić starania w roku 2020 już, żeby te środki pozyskać. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o głos Ewa Grabek, radna. Ja mam kilka pytań do pana burmistrza. Panie burmistrzu, na rok 2020 w budżecie, tym, którym przedstawia pan nam, nie znalazła się taka inwestycja jak przebudowa parkingu szkoły numer 4 na osiedlu Kopernika. No,
nie wiem, dlaczego rokrocznie ta inwestycja w sumie jest przekładana. Wcześniej chyba czekaliśmy na jakieś uzgodnienia. Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja, proszę mi powiedzieć, i właśnie dlaczego nie znalazła się ta inwestycja w budżecie? Jak pani radna zaczęła zauważyć, w tej chwili rozpoczęliśmy pracę przy oświetleniu tamtego terenu. Po tym, jak zrobimy prace związane z oświetleniem, zamierzamy też realizować też bardzo ważną część tamtej inwestycji, mianowicie połączenia ulic za szkołą podstawową numer 4. I też w tym momencie będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Więc nie jest to w tej chwili wprowadzone, natomiast jest wiele inwestycji, które nie wprowadziliśmy do tego budżetu inwestycyjnego, co nie znaczy, że jeżeli z tych dużych inwestycji pojawią się środki na tego typu inwestycje, no to będziemy się starali je pozyskać. Oczywiście, tak jak powiedziałem na samym początku, rozpoczęliśmy, ta inwestycja, ona będzie realizowana, natomiast pierwsze prace zaczęły, no jakby są rozpoczęte, czyli zaczynamy robić tam oświetlenie tego odcinka, plus mówimy również o projekcie OSA, czyli siłownie plenerowe, więc pierwsze ruchy inwestycyjne tam idą. Oczywiście, tak jak powiedziałem, chcemy połączyć te dwie ulice i tam też będzie znajdował się parking, który pani powiedziała. Dziękuję, proszę. Pan burmistrz tutaj właśnie zwrócił mi uwagę na temat tego projektu OSA i te siłownie plenerowe. Jeżeli chodzi o tą siłownię, która ma powstać na przedszkole numer 4, to jest taki problem tam, nie wiem, czy pan burmistrz o tym wie, że tam zbiera się starsza młodzież, no i starsze osoby i różne, i po prostu sobie towarzysko w jakiś tam sposób ten czas spędzają. I bardzo zakłócają niektórym mieszkańcom, którzy tam po prostu mieszkają. Tam są czasami nocne takie libacje, jakieś burdy, krzyki, przyjeżdża policja. A więc jeżeli będzie ta siłownia tam budowana, chyba czy już jest zbudowana, to mieszkańcy proszą mnie, aby w jakiś sposób, nie wiem, może założyć tam monitoring, żeby nadzorować to miejsce, bo akurat w tym miejscu została usytuowana, w którym tam różne rzeczy się w porach nocnych działy. Pełna zgoda. Chcemy, jak państwo radni pewnie widzieli, w załączniku numer 5 mamy środki, zaproponowałem środki na budowę monitoringu, rozbudowy istniejącej sieci monitoringu, i nie wyobrażam sobie, żeby te obiekty, które są wykorzystywane, tak jak ekostadion, tak jak siłownie plenerowe, tudzież centrum miasta, nie były doposażone w dodatkowe kamery, żeby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników, jak również no, po tym okresie, tak wiadomo, że są takie pory dnia, szczególnie nocy, że wiele osób chętnie korzysta z tych instalacji, niekoniecznie związane z korzystaniem z tych urządzeń, dlatego też chcemy zwiększyć bezpieczeństwo poprzez zainstalowanie dodatkowych kamer monitoringu. Jeszcze ja, aha, dobrze, to proszę. Kolejne moje to jest pytanie. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. I mamy tu zarezerwowane w budżecie 100 tysięcy. Panie burmistrzu, w roku 2019 było przeznaczone na ten cel 300 tysięcy złotych. O ile jest mi wiadomo, jest 80 podań mieszkańców, którzy oczekują na dopłaty właśnie do wymiany ogrzewania do pieców. Budujemy ścieżki rowerowe, budujemy boiska,
wszystko super, ale będziemy oddychać tym zatrutym powietrzem. Wszyscy o tym wiemy. 80 domów, jeżeli zmieni ogrzewanie na gazowe, to jest bardzo duże dla miasta odciążenie, jeżeli chodzi o dymy. Niestety te dymy bardzo są szkodliwe, przenikają środki toksyczne bezpośrednio do krwi, także jest bardzo dużo przecież nowotworów i chorób związanych z tym. Dlatego ja bym chciała tutaj sugerować, aby ta kwota była po prostu większa, aby nie było to 100 tysięcy, bo to jest znikoma kwota. I uważam, że powinna być na tym samym poziomie, co była w roku 2019. I jeżeli te 80 domów chce wymienić ogrzewanie, a więc wyjdźmy im, szanowni państwo, naprzeciw i po prostu umożliwmy im to, aby oni wymienili to ogrzewanie, abyśmy mogli normalnie oddychać nasze dzieci zdrowym powietrzem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak najbardziej, szanowna pani radna, jestem za tym, żeby zwiększyć tę kwotę. To jest moja propozycja. Jeżeli znajdziemy tutaj państwo przez wnioski do budżetu, do propozycji budżetu, znajdą państwo środki, skąd możemy zabrać te środki, to jak najbardziej jestem za tym, żeby to wnioskiem zmienić i poddamy pod głosowanie państwa radnym. Dziękuję bardzo. Dobrze, to ja jeszcze może tylko taką prośbę mam, panie burmistrzu. Na ulicy Przechodniej budowana jest właśnie taka siłownia i też super, wszystko wspaniale, tylko że ja ciągle tam bym chciała jeszcze o taki kawałek chodnika od ulicy Słonecznej. Jeszcze raz przypomnę, dlaczego tak bardzo nam na tym zależy. Ten chodnik powstaje od ulicy Przechodniej i jak ludzie idą na to osiedle przy Solbecie, to wiadomo, tutaj jest taki trakt pieszy i oni sobie tamtędy chodzą. Natomiast osiedle od strony Słonecznej, to jest bardzo duża część, bo to jest Iwandy Śliwiny i tam jeszcze ulica Odreja też, przechodzą ludzie i ta ulica Słoneczna i ona jak idzie ulicą Słoneczną w kierunku Przechodniej, to po pierwsze, nie ma tam chodnika, a ulica jest taka niedoświetlona dosyć. Jednak tam porusza się dużo, tam samochody jeżdżą, te dzieciaczki jak sobie tam idą, to też są mało widoczne i dlatego jeszcze to jest osiedle też takich osób no wiekowo już doświadczonych losem, ludzie starsi, też często poruszających się o kulach, używają często rowerów i oni też kiedyś tak było, że sobie szli przez te błotka. No zwykle to są też panie, które często chodzą na różne nabożeństwa i one później w tych ubłoconych butach tak się muszą, dzieciaczki do tej szkoły, jak deszcze zaczynają, to też idą sobie jak te dzieciaczki przez te kałuże, idą sobie później uwalone tym błotem i tam jest taka prośba, bo teraz ja zauważyłam, że ta siłownia jest dosunięta do miedzy tej z sąsiadem i chodzi o to, że ludzie by chcieli, żeby tam powstał taki chodnik, który będzie łączył ten brzeg ulicy z tą przechodnią. Niechby to on był nawet takie różne jakieś są z innych miejsc odzyski chodnikowe i żeby tam po prostu ludziom ułożyć, żeby oni mogli iść tym chodnikiem i nie oglądać się co chwila, czy tam gdzieś samochód im za rogu wjeżdża i żeby to nie trzeba było iść po błocie. Dziękuję, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze a propos właśnie tej ekologii naszej. Chciałabym zapytać o taką rzecz, czy jest taka możliwość, żeby badać te dymy z kominów za pomocą dronów, jak to by wyglądało, bo ja powiem dlaczego. W ciągu dnia to jest jakby mały problem. Nie mamy straży miejskiej. Ja nie wiem w ogóle, kto to miałby się tym zająć. Sąsiedzi, no zresztą myślę, że wszyscy mieszkańcy miasta Lubartowa obserwujemy. Mamy takich mieszkańców w Lubartowie, że mimo tego, że palą wszystkim, plastiki niby oddajemy, za darmo to robimy, znaczy, bo i tak płacimy, więc nie rozumiem, dlaczego te plastiki wrzucane są, a ewidentnie czujemy te, to się ale to jest w ogóle jakiś obłęd jakiś, bo mamy te solary podgrzewające, kiedyś to sąsiad mi powiedział, że on musi sobie na kumpanie wodę grzać.
i on sobie buteleczkami tak dogrzewa tą wodę. Teraz już mamy solary na dachach, a te butelki dalej trafiają do tych pieców. Co z tym problemem? Jak można by było to rozwiązać? Bo to się dzieje wieczorami właśnie, 17-18 i to jest jeszcze ten czas, kiedy my się poruszamy po ulicach i to jest tak żrący dym toksyczny, że no niestety na nasze zdrowie ma bardzo negatywny wpływ i tutaj jakoś tak ludzie czasami nie chcą też ze sobą zadzierać, chcą grzecznie to załatwiać, ale to się nie zawsze daje i czy jakieś służby są, które mogłyby tam, dziękuję. Odpowiadając na pierwsze pytanie, na pewno będziemy w wielu miejscach w Lubartowie systemem gospodarczym dokładali części chodników po tam oczywiście wymogach dokumentacyjnych. Jest kilka takich miejsc, między innymi ośrodek Kopernika, pamiętamy petycje mieszkańców bodajże w dwóch miejscach. Jak również tu, gdzie będziemy mogli, mamy troszeczkę kostki rozbiórkowej, już o tej kostce mówię już w wielu przypadkach, ale jeszcze troszeczkę mamy. Więc na pewno z niej skorzystamy i systemem gospodarczym przy pomocy pracowników sezonowych będziemy to robili. Na pewno te miejsca, gdzie jest to niezbędne, gdzie będzie łączyło dwa chodniki, czy też jakieś przestrzenie utwardzone, będziemy to robili. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no to jestem za tego typu działaniami, zresztą używamy drona. Dzisiaj dron to nie jest nic takiego kosmicznego, że tak powiem, więc na pewno to jest bardzo dobry pomysł. To też forma takiej edukacji troszeczkę mieszkańców na pewno by była. Natomiast problem polega na tym, że kto to miałby robić? Na pewno przyjrzymy się temu, czy nasze, bo wiadomo, że straży miejskiej już nie mamy, natomiast będziemy się starali tutaj zaangażować w to służby, które posiadamy. No, muszę to sprawdzić, na dzień dzisiejszy nie wiem, ale na pewno przyjrzymy się, czy ze służb, nie wiem, na przykład PGK-u być może ktoś tutaj by mógł to robić, natomiast musimy to sprawdzić. To jest ciekawy pomysł, w Lublinie robi to Straż Miejska, więc z informacji, które, bo analizy jakieś trwają, to nie jest tak, że my, jak drony są wykorzystywane w innych miastach, to my zastanawiamy się, co to jest, obserwujemy ten sposób analizy tego, co robią nasi mieszkańcy. Jeszcze nie wykorzystywaliśmy tego sposobu, ale oczywiście jak najbardziej to będziemy chcieli zrobić. Oczywiście to się wiąże też z kosztami, tak? Bo takie urządzenie profesjonalne troszeczkę kosztuje, ale na pewno tu się pochylimy. Bardzo dziękuję, bo tak jak mówię z obserwacji swojego osiedla, wiem, że no już świadomość społeczna rośnie, ale trafia się takie dwóch, trzech, takie dwa, trzy gospodarstwa, które po prostu tak trują i to nie jest i po dobroci, i żartem, i coś, ale ktoś w ogóle to nie dociera po prostu. No już też takie próbuję podchody różne stosować, ale to na razie tak właśnie ja jeszcze jedną, panie burmistrzu, miałabym taką prośbę w imieniu mieszkańców naszego osiedla, tam w związku jeszcze wracając do tej siłowni naszej, super fajnie, tam były kiedyś zabawki takie, karuzele, one wymagają odmalowania, ale prośba mieszkańców jest taka, żeby te zabawki, one tam pozostały gdzieś umocowane na tym placu. Plac jest dosyć duży, więc myślę, że miejsce by się znalazło, bo jednak dzieci, one bardzo tam na naszym osiedlu bardzo korzystają z tych zabawek, z tych huśtawek i tego typu urządzeń. Także tu jest prośba, żeby też te zabawki, jak jeśli będzie możliwość, to żeby je tam zamontować. Ja tyle. Czy ktoś, bardzo proszę, Teodor Czubacki. Panie burmistrzu, jedno pytanie do pana odnośnie tych działek drogi wschodniej między ulicą Piaskową i Łąkową. Tam nie są jeszcze wykupione bodajże 3 czy 4 działki. Czy udałoby się jakoś nawiązać kontakt z tymi właścicielami? Bo tak naprawdę no, te 3-4 działki umożliwiłyby w jakiś sposób już aplikować jakieś środki zewnętrzne. No przyznam się szczerze, że to wbrew pozorom bardzo strategiczna dzielnica z tego względu, że zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest to jedyne miejsce w Lubartowie, przy której właśnie drodze wschodniej albo ulicy wschodniej może powstawać zabudowa wielorodzinna wysoka, szeregowa i domki jednorodzinne. W związku z czym otworzylibyśmy naprawdę bardzo duży teren na budownictwo
każdego rodzaju tak naprawdę w naszym mieście. A te 3-4 działki, może nie nawet wykupienia ich od właścicieli, być może zgodziliby się na zamianę tych działek na jakieś inne. Warto z nimi podyskutować, może by się w tym kierunku coś udało zrobić. Jak najbardziej zgadzam się, tutaj w proponowanym przeze mnie budżecie znajdą Państwo radni też przeznaczają jakieś środki na zakup nieruchomości. Są to między innymi też właśnie nieruchomości, które mają nam otworzyć możliwość, że tak powiem, wykupienia całkowitego, jeżeli chodzi o budowę, przyszłą budowę kluczowych inwestycji drogowych, które by otwierały nam miasto pod kątem też mieszkaniowym, wielorodzinnym i jednorodzinnym. I ta ulica, ten odcinek ulicy Wschodniej między Łąkową a Piaskową jest też oczywiście przewidziany w tej kwocie, którą w budżecie tutaj została zawarta. Pragnę tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo jakby kluczowym elementem przy wykupie tego typu nieruchomości jest jakby wykup po to, żeby to tak panowie zasugerował, żeby jakby otworzyć pełną ulicę do tego, żebyśmy mogli taką ulicę składać ośrodki na, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne. I w tym przypadku zostało tam kilka jeszcze nieruchomości, które musimy, że tak powiem, nabyć, bądź jakieś narożniki, jakieś kawałeczki nieruchomości, które wynikają z przebiegu w planie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Jak najbardziej będziemy to czynili, bo mamy świadomy, że miasto się rozwija w bardzo szybkim tempie i w tej części, o której pan radny mówi, jak również tutaj w okolicy osiedla Królów między ulicą Lipową a osiedlem Królów. Także na pewno będziemy takie wykupy realizowali. Oczywiście w miarę możliwości finansowych, to co zaproponowaliśmy tutaj w wydatkach na zadania inwestycyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? To jeszcze ja jedno pytanie bym miała takie. A propos tego doświetlenia Lubartowa, szczególnie tych przejść bezpiecznych. Czy są już jakieś plany w tym kierunku, realizacja już będzie wdrożona? I chciałabym zapytać, ile takich przejść w Lubartowie jest planowanych i gdzie one by ewentualnie miały powstać? Tak, jest planowane. Kończymy projekt w ramach budżetu obywatelskiego, który został opóźniony. Niestety nie zrealizowaliśmy go w tym roku, mimo że chcieliśmy. Spowodowane było to przesunięciami spowodowanymi realizacją projektu w ramach mobilnego LOF-u, czyli tymi przesunięciami tych przejść dla pieszych. Te trzy przejścia dla pieszych, które w ramach tego projektu mieszkańcy wygłosowali, na pewno będziemy chcieli zrealizować. Środki, które zaproponowałem, oczywiście, tak jak Państwo radni zdecydują, jeżeli udałoby się nam, żeby z tych środków jeszcze coś zostało na kolejne przejścia, na te trzy, które były w projekcie na pewno, a jeżeli zostaną jakieś środki, to będziemy się starali kolejne przejście zgłaszane przez naszych mieszkańców, które jest jakby jakieś zagrożeniem, znaczy stwarza zagrożenie, mam na myśli, jest albo doświetlone, o tym mówię. Będziemy chcieli też doświetlić. Forma doświetlenia, będziemy to analizowali, jeszcze będziemy. Na pewno nie będzie to robione tak, jak było w projekcie, aż tyle instalacji. Zbadamy to, na pewno będziemy chcieli jak największą ilość przejść dla pieszych doświetlić, tak? No, teraz pora jesienno-zimowa wskazuje, że ich jest dużo, więc będziemy się starali nie tylko na ulicy Lubelskiej, żeby było jasność, bo tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie mamy możliwość jeszcze w innych ulicach, gdzie są niebezpieczne te przejścia, to również będziemy doświetlali na bieżąco. Dziękuję bardzo. Właśnie chciałam zwrócić uwagę, że takie miejsce jest również niebezpiecznym miejscem. To jest z ulicy Przechodniej tutaj w Obywatelsku, jak się wchodzi, bo to jest na takim łuku.
i te dzieciaczki, a to jest całe osiedle, które tych dzieciaczków idą do jedynki i tam no, jest dosyć niebezpiecznie. Co prawda moje dzieci już wyrosły, ale pamiętam jeszcze nie tak, nigdy nie wypuściłam, zawsze babcia dochodziła do przejścia, przeszły te dzieciaczki, dopiero wracała. I teraz zgłaszają mi kolejne mamy, że mają ten sam problem, kierowcy się często nie zatrzymują albo nie zauważą, wypadają z tych zakrętów, także tutaj też jeśli mogłabym prosić o zwrócenie uwagi i zaplanowaniu właśnie w tym miejscu, może jeśli będą te środki, to o to miejsce bardzo bym, zależałoby mi bardzo na tym miejscu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Dziękuję. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. I teraz będziemy głosować oddzielnie. Pierwsze głosowanie w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa radnych jest za wydaniem pozytywnej opinii w tej w sprawie tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała opinię jednogłośnie pozytywną i teraz przejdziemy do głosowania następnego, a mianowicie w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Proszę o podniesienie ręki tych z Państwa, którzy pozytywną opinię wyrażają. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną, jednogłośną opinię do projektu uchwały. Przechodzimy do punktu następnego, a mianowicie w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Lubartowa uchylającą uchwałę numer 10/79/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu statutu zmienioną uchwałę numer 13/97/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie zmiany uchwały nr 10/79/2019 Rady Miasta Lubartów o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu statutu. O wprowadzenie poproszę panią Magdalenę Urbaś. Szanowni Państwo, w dniu 23 sierpnia 2019 roku podjęli Państwo uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu statutu. Ta jednostka miała powstać od 1 stycznia 2020 roku. Warunkiem utworzenia tej jednostki było pozyskanie środków zewnętrznych na wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej. Do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęło pismo z listopada 2019 roku z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie, w którym to piśmie Urząd Miasta jest informowany, że w planie budżetu województwa lubelskiego na 2020 rok nie przewidziano środków na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Lubartowie. W projekcie budżetu miasta Lubartów na 2020 rok również nie zostały przewidziane środki na utworzenie i funkcjonowanie CIS-u. W związku z powyższym, z uwagi na brak środków finansowych na funkcjonowanie samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Lubartowie, zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie uchylenia przedmiotowej uchwały z dnia 23 sierpnia z późniejszą zmianą w dniu 29 października 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Ewa Grabek. Ja mam takie pytanie, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Tutaj wystąpiliśmy do województwa o te środki. A gdybyśmy wystąpili na przykład o środki, nie wiem, ministerialne z innych źródeł, czy są takie możliwości, abyśmy te pieniążki pozyskali? Rozumiem, że chodzi Pani Radnej o środki w ramach nie tylko tych środków, które w tym roku próbowaliśmy zdobyć, ale również też regionalny program operacyjny na następny rok, bądź jakieś inne środki ministerialne.
Powiem tak, bo na ten temat długo rozmawiałem ze swoim zastępcą, argumentował, pewnie o tym chodzi, argumentował mi to, że w nowym programie, regionalnym programie operacyjnym są środki, będą środki na tego typu działania, jednakże tam jest bardzo ważna dla mnie osobiście rzecz, jak kto może po te środki sięgać. Oczywiście mogą sięgać po te środki CIS-y, ale również miejskie ośrodki pomocy społecznej. Więc moja propozycja jest taka, żeby te środki oczywiście pozyskać, żeby MOPS wystąpiło te środki i być może w MOPS-ie można było stworzyć komórkę, albo inaczej, powierzyć zadania komórce, która by mogła z tych środków skorzystać i w jakimś sensie też być takim centrum integracji społecznej. I żeby to nasza instytucja tak naprawdę mogła się rozwijać, bo wiadomo, że to jest bardzo ważna instytucja, która ma jakieś problemy też jak każda instytucja, ale te środki pomogłyby takiej instytucji, żebyśmy mogli spełnić te zadania, które w tej części oczywiście społecznej, które planował realizować CIS. Także na tę chwilę bym chciał tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie uchylenia uchwały nr 10/79/2019 Rady Miasta Lubartu w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu statutu, zmienioną uchwałą nr 13/97/2019 Rady Miasta Lubartu w sprawie zmiany uchwały nr 10/79/2019 Rady Miasta Lubartu o utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej i nadania mu statutu. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. I teraz przechodzimy, zamykam punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego, wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych ma wolne wnioski, szybkie, wolne wnioski. Nie widzę. Zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego, czyli zamknięcie obrad. Dziękuję bardzo Państwu za spotkanie. Do widzenia.